Jest. To jest lepszy. Piękny. Parę bujnięć wiosłami i już jestem trochę bliżej, bo chcę podpłynąć jak najbliżej tej roślinności. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Witam was serdecznie prosto z nad jeszcze magicznego jeziorka. Jeszcze dlatego, że pod moim ostatnim filmem trwa konkurs na wymyślanie nowej nazwy dla tej wody. Link wam zostawię w opisie, tam macie wszystkie informacje, także zapraszam serdecznie. Jestem tutaj nie z moją łodzią, jestem tutaj nie z moim kajakiem, jestem dzisiaj z bellyboatem. Mam zamiar wykorzystać ten maksymalny kontakt z naturą, maksymalny kontakt z rybami podczas takiego łowienia. Mam zamiar wykorzystać tą przepiękną pogodę i mam zamiar wykorzystać bardzo delikatne wędki, które ze sobą zabrałem, żeby maksymalnie fajnie się dzisiaj wybawić. Taki jest plan, taki jest pomysł, także nie przedłużam, pompuję bellyboata i ruszamy nad wodę. No i gotowe. Zajęło mi to co prawda dwa razy dłużej niż powinno z racji tego, że się bawiłem kamerą i ujęciami. Natomiast tak jak wiecie, bellyboata stawia się momentalnie. Jest jedna komora duża boczna, druga komora boczna mniejsza. Podłogę się pompuje i oczywiście fotel. Potem wszystko momentalnie spinamy. I z lewej strony duży boks na przynęty, na wszystko to co potrzebuję pod ręką. Tam jest dipper, baterie, druga kamera i tak dalej, i tak dalej. Malutki boksik na rzeczy, które mniej używam, czyli jakaś woda, jakaś przekąska. Z tyłu jest jeszcze jeden boksik na moje buty i spodnie. No i absolutnie fantastyczny patent, czyli wiosełka przy bellyboacie. Absolutna bajka, szczególnie jak ktoś dopiero w ten sposób zaczyna łowić, ale naprawdę nie przedłużam. Pakuję wędeczki. Jeden kijek do tyłu na bellyboata, drugi do ręki i ruszamy. Tak. Najważniejsze, dobrze zapiąć płetwy. Kto śledzi uważnie, to pamięta, że już jedną utopiłem kiedyś. No ale wtedy robiłem to na butach. Po prostu nie czułem, jak spadają. Oh, no i dobra. Startujemy. Pływający podbierak, również przypięty do bellyboata, posłuży w razie czego za siatkę, jak nie będę chciał wypuszczać okoni, przynajmniej od razu, bo dzisiaj nie mam zamiaru żadnych zabierać na dłużej, ale wiecie, że potrafią odprowadzać, także być może będzie sobie gdzieś tutaj obok mnie pływał, no i jest naprawdę pięknie. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że to już jest fajne miejsce i można wykonać pierwsze rzuty. I mam dzisiaj ze sobą dwa kijki. Jedną bardzo delikatną okoniówkę, a drugi trochę mocniejszy kijek. Zresztą ten, który widzieliście ostatnio na sandaczach, do 23 gramów SG2, to też jest SG2, ale już tylko do 5 gramów, niecałe 2 metry. Także bardzo delikatny, krótki, fajny kijek pod takie łowienie. No i tak jak wspominałem, dzisiaj zabawa. Marzy mi się przerzucenie fajnej ilości okonia średniego, marzy mi się jakiś przyłów szczupaczka gdzieś tam na ten kijek. No wiem, że jest na to opcja, no i jest jakaś tam maleńka opcja również na bolenia, ale myślę, że gdybym miał tutaj liczyć na bolka, to jednak super wcześnie rano. Ja z racji tego, że mam tutaj trochę kilometrów, z racji tego, że tak długo się rozkładałem, to tak jak zresztą widzicie, no nie jest to niesamowity świt. O, już było dotknięcie jakieś. A nie jest to niesamowity świt, także na bolenie raczej się mocno nie napalam, ale tak jak mówię, jeżeli będą brały okonki, jeżeli siądzie jakiś szczupaczek, to na takim sprzęcie, w takich warunkach, w taką pogodę, na bellyboacie, no czego chcieć więcej? Marzył mi się już od dłuższego czasu taki wypad
na maksa na luzie, na maksa na pełnym relaksie, żeby po prostu sobie fajnie połowić, po prostu się fajnie pobawić. No i dzisiaj tak planuję. Żadnej spiny, żadnych wysokich celów, ale było fajne puknięcie okonka, także kręcą się tutaj, kręcą. Żadnych wysokich, ciężkich celów. Tak odprowadzał, taki no z 20 cm. Spróbuję trochę niżej opuścić tą moją obrotówkę. To tylko zaczep. I po prostu, mam nadzieję, bardzo fajna zabawa i jest pierwsza rybka. Nie za duży, ale wymiarowy. Opa. Okonek, tak jest, przyzwoity garbusek. Lekko tylko zapięty. Nieduża obrotóweczka, przyłożymy go sobie tak orientacyjnie, 24 cm i tak jak wspominałem, rzeczywiście wrzucę go na razie do siatki, do podbieraczka, podbierak obok. Raczej nie ma prawa wyskoczyć stąd okoń, a nawet gdyby wyskoczył, no to oczywiście się nic nie stanie. Po prostu dmucham na zimne, że tak powiem, nie spodziewam się tutaj jakiejś szalonej ilości tych garbusów, jakiejś ogromnej ławicy, po prostu jak się wodowałem, to widziałem, że tutaj spławia się drobniczka, dlatego postanowiłem chwilę porzucić, no i już były pierwsze dotknięcia, jest pierwsza ryba. Idealnie. Później planuję wyskoczyć na dwie dosyć duże łąki. Tam mi się przyda dipper. Niekoniecznie, żeby zlokalizować ryby, ale właśnie, żeby zobaczyć, jak wygląda teren pode mną, żeby wiedzieć, jak się ustawić dobrze nad tą łąką, bo tam na metrze, dwóch, nawet do trzech są piękne kępy zielska i jeżeli się dobrze człowiek ustawi, to można naprawdę fajnie połowić właśnie i okoni, i liczyć na przyłów szczupaka albo zielska. Także na pewno dipperek poleci dzisiaj do wody, ale zadaniowo. Nie będę go cały czas używał, bo dzisiaj, tak jak wspominałem, zabawa i właśnie takie łowienie przy brzegach, na łąkach, przy trzcinkach, na delikatny sprzęcik. No i do tego bellyboatik, kwintesencja letniego łowienia. Jest, następny. Myślę, że podobnej wielkości rybka, troszeczkę mniejszy, ale też wymiarowy. O, tak jest na pewno. Ponad 20 cm, 23. Opa. Jestem przygotowany w zasadzie na wszystko dzisiaj. Mam i trochę gumek pod szczupaka, mam i wopki do twitcha, pod okonia, ewentualnie bolenia, no i też szczupaka, duże obrotówki, bardzo duże obrotówki, średnie, mniejsze, wopki, poperki, co sobie wymarzycie, to mam, ale wszystko zmieszczone do jednego pudełeczka. Założę teraz małą, lekko obciążoną gumeczkę. Spróbuję nad tym zielskiem pobujać, ale od razu sobie przygotuję też i większą obrotówkę, trójkę. To będzie i pod okonia, i pod szczupaka, no i ewentualnie tego bonusowego bolenia. Jest. Lekkie branie, tuż przy samym dnie. No i też będzie taki średni okonek. To troszeczkę mniejszy, ale również wymiarowy. I teraz zobaczcie. Na pewno są specjaliści, którzy potrafią pływać do przodu bellyboatem. Ale ja takim specjalistą nie jestem. No i dla mnie wiosełka, absolutnie idealna sprawa tutaj. Czy wracając, jak już łapią cię kurcze, czy właśnie, żeby podpłynąć gdzieś cichutko i do przodu walczyć z falą, nie przestawiać się cały czas tyłem do kierunku wiatru, nie przestawiać się cały czas tyłem do miejscówki, do której chcemy dopłynąć, tylko po prostu parę bujnięć wiosłami
I już jestem trochę bliżej, bo chcę podpłynąć jak najbliżej tej roślinności, powoli i po cichutku. Może uda się stąd wyjąć jeszcze jakiegoś okonia, jak nie, to zaraz płyniemy dalej. Podobnych miejsc jest tutaj mnóstwo. Jest. Właśnie trochę bliżej brzegu. Widziałem, że jest tam dziura między roślinnością, no i chyba najmniejszy, ale też wymiarowy. Na taką gumkę. Wariat. Krótka przerwa, bo zrobiło się już naprawdę cieplutko, także póki jeszcze jest tutaj trochę cienia, to chwilę odpocznę, przygotuję się, zaraz uzbroimy dipera i ruszę na łąki, bo po trzcinach coś tam się dzieje, jest to fajna alternatywa, bo nieważne jak będzie ostre słońce, zawsze przy trzcinach coś się powinno dziać, ale póki jeszcze ta lampa jest taka do przeżycia, to chcę popływać po otwartej wodzie, chcę popływać po łąkach. Tamten dipper bardzo mocno mi się przyda. Jeżeli coś się będzie działo, to tam zostanę. Jeżeli nie, to wtedy dipper do kieszeni i wrócimy sobie pod trzcinki. Parę minut przerwy w cieniu i wracamy na wodę. I dosłownie w kilku słowach, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Pierwsza zmiana to to, że zaopatrzyłem się w naprawdę fajny uchwyt do telefonu. Ostatnio, kiedy łowiłem na bellyboacie z dipperem, mój telefon leżał gdzieś tam na kolanach, bardzo niemądrze, bardzo niebezpiecznie. A teraz zaopatrzyłem się w ten uchwyt. Bardzo spoko sprawa, grip idealnie trzyma się tej belki z przodu, no a do tego, z racji tego, że jest łamany, można fajnie tutaj nim manewrować. Nie znalazłem sposobu, jak zamontować z kolei flex arma do bellyboata. Może macie jakieś pomysły, bo tam ten grip jest zupełnie inny. Jeżeli macie, to dajcie proszę znać w komentarzach. Jeżeli nie wiecie również, jak to zrobić, to ja po prostu wymienię grip na dokładnie taki sam jak tutaj i będziemy się bawić. A dzisiaj póki co mój dipper będzie na lince. I bardzo często pytaliście o te dippery, szczególnie o te nowe, czyli Pro Plus 2 i Chirp 2. Chcieliście, żeby pojawiały się na materiałach, żebym wam trochę wyjaśnił, trochę wam pokazał i zdradził, czy w ogóle warto po nie sięgać. I jak ja pływałem przede wszystkim na mojej łodzi i poznawałem dopiero nowe wody, no to wiecie, że tam mam dużą profesjonalną echosondę, nie jest potrzebny dipper w takich sytuacjach, natomiast na bellyboacie, na kajaku, który mam zamiar w tym roku wskrzesić, czy do łowienia z brzegu, a mam pomysłów trochę na kilkudniowe kempingi, no to wtedy dipperek idealnie, także dla mnie to będzie przydatne, dla mnie to będzie frajda, a przy okazji oczywiście również i wy skorzystacie, także zaopatrzyłem się i w Pro Plusa 2 i w Chirpa 2, będzie trochę takich materiałów, kiedy dokładnie, nic wam na razie nie zdradzę, ale dzisiaj chociaż kilka podstaw. I po pierwsze, nie bez powodu są tutaj aż trzy miejsca na wkręty, do których się przyczepiamy. W zależności od tego, w jakiej sytuacji używacie i w jaki sposób używacie dippera, to dane miejsce jest odpowiednie. Jak jest to na lince, jak łowicie zrzutu, jak przyczepiacie dippera na plecionce, to używacie dolnego wkrętu. Zresztą do wszystkiego wam zostawię link w opisie, jak macie ochotę poczytać poważnie o dipperkach, to wszystko tam znajdziecie, ale po prostu tutaj pamiętajcie, żeby używać tego dolnego, no i tuż nad nim doskonale widać, jak idealnie równo nad sobą jest i water, i proof, i te cztery trójkąciki. To oznacza, że dipper jest zamknięty, zaciśnięty odpowiednio i tylko w takim ułożeniu jest on stuprocentowo wodoszczelny. Jeżeli jest to przesunięte chociaż troszeczkę w którąś ze stron, zrobiliście coś źle i trzeba to poprawić. Także ja dipperka sobie przyczepiam tutaj z boku do jednego z klipsów. Będzie sobie tutaj obok mnie bez problemu śmigał. I jeszcze dwa słowa odnośnie aplikacji. Jest tutaj kilka podstawowych rzeczy, ale dosyć istotnych, także wskakujemy sobie w ustawienia. Ja mam czułość na 70%, to jest tak optymalnie, ale możecie się pobawić, zobaczyć, jak to wygląda u was. Kąt wiązki, im węższy, tym widzicie mniej, bardziej pionowo pod waszą łódką czy pod bellyboatem, ale za to bardzo dokładnie, a im szerszy kąt, tym widzicie więcej, ale za to z mniejszą dokładnością. W zależności od tego, w jakim miejscu będę używał różnego kąta tej wiązki. I mamy paletę kolorów.
kanałów. Podstawowa, gdzie mamy odznaczone dno i roślinność, czasami może troszkę przekłamywać, także również i tutaj się pobawcie. Macie ustawienia dzienne, macie ustawienia nocne i tak samo jak napłyniecie na jakąś strukturę, na jakąś łąkę, na jakąś ławicę, to sprawdźcie na kilku ustawieniach, jak to wygląda, żeby mieć pewność, że to jest to, o czym myślicie. Ekran echosondy absolutnie wyłącznie na surowym i nie włączamy ikonek ryb. I tak na dobrą sprawę tyle w temacie. Przyczepiam telefon i płyniemy na góreczkę. No i tak jak wspominałem, dzisiaj dipper nie cały czas w wodzie, tylko zadaniowo. Szukam granicy łąki. Teraz, tak jak widzicie, 3,7 metra pode mną, a już tą łączkę widać. Jak przyłączę tryb na kolorowy, hop, to dokładnie widać, że to na dnie to roślinność, natomiast to również czasami troszeczkę przekłamuje, także tak jak wspominałem, nie ufajcie jednej częstotliwości, nie ufajcie jednej kolorystyce, nie ufajcie jednej wiązce, kilka razy zmieniajcie, sprawdzajcie, kombinujcie już nad wodą, żeby uzyskać maksymalnie fajny dla Was obraz, ale najważniejsze jest to, że ta łąka właśnie się skończyła. Mimo tego, że jest tylko odrobinkę głębiej, to już wypływam na czysty kancik, a to oznacza, że warto tutaj porzucać zadaniowo dipperek, tak jak wspominałem, bo interesują mnie dosłownie trzy kanty tutaj w okolicy, gdzie mogą być piękne okonie, gdzie mogą być również i szczupaczki, ale przede wszystkim, gdzie kręcą się często bolenie. Wpłyniecie za płytko, no to macie spaloną miejscówkę, albo rzucacie bez przerwy w gęstą roślinność, a jak staniecie za daleko, no to łowicie już na 5 metrach, gdzie nie ma żywej duszy, także w takich wypadkach bardzo przydatna jest echosonda. Oprócz tego cały czas robi się mapka tego jeziora, także następnym razem jak wpadnę, już nie będę musiał szukać się na ślepo, tylko będę wiedział dokładnie, gdzie się zatrzymać, zanim do tego miejsca dopłynę. Bardzo dużą przewagę dają mapy, szczególnie dobrze zrobione, jak się potrafi je wykorzystać. Naprawdę niesamowita przewaga. Zaczyna trochę wiać, no ale mam nadzieję, że to chociaż odrobinkę obniży temperaturę, że ta moja kamera nie będzie się wyłączać co 5 minut i że może to trochę pobudzi drapieżniki, bo po trzcinkach coś się działo, tak jak wspominałem, no ale nie były to jakieś szalone brania, że może ta odrobinka fali zbije drobnice jeszcze bardziej i nakręci drapieżniki do żerowania nawet w taką lampę. No pod okonia to naprawdę fajnie wygląda, także nie obraziłbym się za kilka albo kilkanaście jeszcze garbusków. O, zobaczcie, nie odpłynąłem od brzegu ani kawałek, a jaka góreczka pode mną. Z tego co pamiętam, zaraz się zacznie również łąka. Także warto tu porzucać. Jest okonek. Na tej łące nie wydarzyło się niestety nic. Podpłynąłem bliżej brzegu. Wcale nie tak daleko od tej łączki, ale jednak rzut. O, ale ławica fajna odprowadziła. Szkoda, że tego nie widzieliście, także wyciągam rybę, całkiem przyzwoity okonek. Opa. I wrzucam go do podbieraka, żeby reszty nie odprowadził. No i tak jak mówiłem, odpłynąłem dosłownie 40 metrów od tej łąki, schowałem dippera, bo wiem, że tutaj już jest pode mną dosyć ostry spadek i nie ma roślinności i postanowiłem porzucać trochę bardzo blisko trzcin i drugi rzut, drugi okonek, ale ten był zupełnie malutki. O, ale branie! I siedzi, fajny. I cała ławica za nim znów. O,
Ole branie. Ale rybka mała. Tylko że wszystko, cokolwiek się nie dzieje, to jest albo przy samiutkiej krawędzi z roślinnością, albo na szczytach takich bardzo wysokich łąk. O. Tia. Czy to jest rybka? Chociaż ciężko powiedzieć. Trochę wygląda jakby brana przez naprawdę porządną rybę, ale też już trochę leży, także te łuski mogły spaść z innego powodu. A. Kilka puknięć. Chyba najmniejszy z ławicy wziął. Jest. Też lepszy. Piękny. Piękny. Prześliczna rybka. W momencie niestety padła również moja druga kamera GoPro, mam 20. Pierwsza od temperatury wyłączała się co 2-3 minuty nawet po zmianie baterii na nową i zimną, a ta druga wytrzymywała troszeczkę dłużej, bo nawet całe 5 minut, natomiast zaczęły się robić jakieś problemy z dźwiękiem i już kompletnie się nie dało nagrywać. Także przez te problemy z kamerami i lejący się z nieba żar postanowiłem po prostu wrócić do domu. Ekipa, czas podsumować dzisiejsze łowienie. Ogólnie było naprawdę przyzwoicie, złowiłem koło 30 wymiarowych okoni, kilka naprawdę spoko pasiaków, do tego masa drobnego okonka, plus jeszcze całkiem sporo brań, a to wszystko przy niedziałającej kamerze, przy dosyć silnym wietrze, przy tak na dobrą sprawę poznawaniu tej wody z bellyboata, także mogę śmiało powiedzieć, że jestem zadowolony i pachnie tutaj jeszcze lepszymi wynikami, także myślę, że to idealne miejsce na powtórzenie tego zeszłorocznego challenge'u 100 okoni w jeden dzień. Bardzo możliwe, że wrócę tutaj niedługo i spróbuję raz jeszcze tak, jak Wam obiecałem. Natomiast no przede wszystkim jest ból z racji tej niedziałającej kamery, bez przerwy się wyłączającej. Najlepszy sprzęt przygotowany stricte pod takie właśnie ciężkie warunki. No i pada to o godzinie 7 rano przy 20 stopniach. No, nie mieści mi się to w głowie. Nie mam zielonego pojęcia, co wymyślę, żeby to poprawić, bo naprawdę nie ma już lepszego sprzętu, nie ma już lepszych akcesoriów do takiej nagrywania, także ciężko mi powiedzieć, co z tym zrobię, no ale nie może tak być. Nie może tak być, bo wyobraźcie sobie, że byłby to odcinek, gdzie ważne jest akurat to jedno branie, a nie 30 okonków, gdzie ważna jest ta jedna ryba, ten jeden długi hol. I gdyby wtedy mi padła kamera, no to przecież koniec świata i dla mnie, i mam nadzieję trochę również dla Was. Podsumowując, ogólnie dzień przyzwoity z tym wielkim minusem, jeżeli chodzi o kamery, ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie, wnioski wyciągnięte, parę miejscówek sprawdzonych, wrócę tam na pewno i to myślę już całkiem niedługo. A teraz dzięki wielkie ekipa za dzisiaj, połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.